Porada miłosna na ten czas. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych widzów na moim kanale, na którym codziennie są nowe wróżby dla Was. Jeśli nie zasubskrybowałeś jeszcze mojego kanału, to proszę zrób to teraz. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz powiadomienia od YouTube'a o wszystkich moich nowych, codziennych filmikach z wróżbami dla Was. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Jeśli jesteście w potrzebie, napiszcie mi e-maila, a ja wyślę Wam warunki takich wróżb osobistych. Oczywiście wróżby osobiste są dokładniejsze, ponieważ wtedy robię to na podstawie Waszych dat urodzenia i Waszych zdjęć oraz wchodzę głębiej w Wasze konkretne pytania, problemy. Zapraszam. Proszę, bądźcie aktywni na moim kanale, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Cieszę się, że jesteście. Dzisiaj trzy karty, trzy porady miłosne. Karta numer 1, 2 i 3. Do tego dołożę, moi kochani, być może przedmioty. Karta numer 1, serduszko. Karta numer 2, aniołek. Karta numer 3, ametyst. Wybierzcie sobie 1, 2, 3 lub ten przedmiot, który przyciąga Wasze oko, przyciąga Waszą uwagę. I zaczynamy nasze porady miłosne. Grupa numer 1. Göttliche Fügung, czyli Boża opatrzność. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Będziesz wiedzieć, kiedy ten odpowiedni czas przyszedł. Czyli zaufaj, że wszystko przemieni się ku dobremu, że wszystko potoczy się dobrze. Czyli jeśli masz jakieś problemy w miłości, w relacji, w małżeństwie, z partnerem, problemy emocjonalne, to proszę zaufaj Bożej opatrzności, Wszechświatowi, Aniołowi Stróżowi, że prowadzi Cię ku dobremu. Takie jest przesłanie dla grupy pierwszej. Karty te, ta talia miłosna jest talią niemiecką, dlatego jest ona cała w języku niemieckim, ale tłumaczę dla Was, byście wszyscy zrozumieli, co te karty mają do powiedzenia Wam. I zapraszam grupę drugą. Aniołek. Heimliche Ferreira. Wow, macie jakiegoś ukrytego, sekretnego wielbiciela. Czyli spojrzyjcie wokoło. Dostrzeżecie być może kogoś, kto jest Wami zafascynowany, kto Was obserwuje, kto Was podziwia, uwielbia, adoruje. Być może w rutynie dnia codziennego nie zauważacie, nie dostrzegacie takiej osoby, która jest Wam serdeczna, która być może podkochuje się w Was i Was podziwia. Chciałaby być może coś więcej z Wami, czyli spojrzyjcie, rozglądnijcie się wokół siebie dokładniej. Taka jest rada dla grupy drugiej. I zapraszam grupę trzecią, czyli ametyst. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Czyli ktoś, jakaś osoba ukochana o Tobie myśli i chce Ci powiedzieć, że Ciebie kocha. Chce Ci wyznać miłość. Myśli o Tobie i kocha Ciebie. Czyli zastanów się, kto to może być. Kto jest Twoim wielbicielem, kto chce Ci powiedzieć w tej chwili, że ma jakieś do Ciebie uczucia. Dziękuję, kochani. Cieszę się, że wysłuchaliście tych porad miłosnych. Napiszcie mi w komentarzach, czy dobrą grupę wybraliście i czy ta grupa może z Wami rzeczywiście rezonować. Do usłyszenia już wkrótce.